Od wczoraj otrzymaliśmy potężną ilość przecieków oraz informacji. Kompletnie nowy rodzaj karty, zależny od aktualnych wyników na realnych boiskach, pojawił się w grze w formie wyzwania o Gordona. Salah Player of the Month nadchodzi, natomiast Kylian Mbappé został nominowany do gracza miesiąca Ligue 1. Nowy event, który nadejdzie w piątek o nazwie Potrójne Zagrożenie, będzie zawierał kolejną wersję kart Hero. Bardzo mocny wczorajszy content, gwarantowana karta RTTK 84+, oraz rozbudowa 85+, do wykonania dwukrotnie. No i wiemy, kto otrzyma kartę w formie w dzisiejszym Team of the Week numer 8. Siema, witam was tą środę. Żeby każdego dnia było tyle informacji, to te materiały na pewno byłyby dynamiczne, treściwe oraz przyjemne do nagrywania, bo niekiedy naprawdę trzeba rzeźbić z niczego, ale tym razem jest naprawdę sporo informacji, które wyciekły na Twitterze lub pojawił się sam potężny content w grze. Dlatego zostawcie szybko lajka, 500-600 będzie elegancko, subskrypcję, żeby na bieżąco, bo codziennie o 6 rano macie tutaj takie materiały. W grze pojawił się kompletnie nowy rodzaj karty, z którym nie mieliśmy do czynienia w poprzednich edycjach. Są to wybory ekspertów. Jest to o tyle fajne, że jest to zależne od realnej piłki nożej. Jeśli dany zawodnik dobrze sobie radzi w danym spotkaniu, którym oni sobie po prostu tam zaplanują, no to może dostać właśnie taką kartę wyzwania budowania składu i taką kartę otrzymał Gordon na podstawie wyboru ekspertów ze Sky Sports. Natomiast sytuacja wygląda tak, że ma to się odnosić tylko i wyłącznie do spotkań ligowych. Na razie dali do Premier League, ma być więcej lig. Likerzy mówili coś tam jeszcze o lidze hiszpańskiej. Następny temat jest taki, że to są spotkania ligowe bardzo ważne. Na przykład derby, mecz o tak zwane 6 punktów, meczek jakiś zawodnik walczy, jego klub po prostu walczy o europejskie puchary i tak dalej. No i każdy wybór eksperta zostanie zaprezentowany na żywo podczas kluczowych transmisji naszych partnerów, począwszy od Premier League, więc można powiedzieć, że zanim wejdzie do gry, po jakimś spotkaniu, w trakcie spotkania czy na koniec, nie wiem jak to zrobią, ale powinni nam publikować, kto taką kartę otrzyma. Natomiast Gordon nie jest pierwszym dobrym przykładem, ponieważ karta, jak widzicie, 200 lajków w górę, 1100 w dół. Oczywiście tu jest losowość, w zależności od tego, który piłkarz w realnej piłce naprawdę zagra dobre spotkanie, ale no mogli tą kartę zrobić trochę lepszą, kosztuje 70 tysięcy monet, skład 8384, jeszcze niedawno nie robiłby na nikim wrażenia i byłby dużo tańszy, ale w chwili obecnej, kiedy tak wystrzelili w kosmos te segmenty oraz nie mówiąc już o informach, no to karta wygląda w sposób następujący i raczej to nie jest okazja życia. No bo nie powiem, wczorajszy content kompletnie mnie zaskoczył. Po południu dostaliśmy kod gry zawierający m.in. ulepszenie RTTK 84+, a już o 19 dostaliśmy to wyzwanie budowania składu, skład 84+1 info, więc doskonale wiecie, jak mogło zadziałać to na rynek. Raz można wykonać, a kolejny raz będzie można wykonać czwartek. No i zrobiłem to, zaraz wam pokażę, co trafiłem. Natomiast sytuacja wygląda tak, że dodatkowo dostaliśmy ulepszenie 85+, dwukrotnie do wykonania. Wymagany to jest skład po prostu czysty 83. No i na dobrą sprawę będzie się również to wyzwanie odświeżać. Przechodząc jednak do Footbina. Ile kosztuje RTTK rozbudowa? 60 tysięcy monet. Ile rozbudowa 85+? 22 tysiące monet. A w samym sklepie pojawiła się paczka, która zawiera za 50 tysięcy monet. Tyle trzeba wydać i zawiera 20 kart 84 oraz 83. Zobaczcie więc, co trafiłem z RTTK 84+, oraz tej paczki ze sklepu, a następnie z 2x85+. Holandia, LS. Okej, okay. Sissoko. Sissoko. 86. Mini win 70k. On spoko, no. Za 50k dostaliśmy w sklepie paczkę zawierającą 20 rzadkich złotych piłkarzy. Cena 83, 84. Karty niewymienne. Co najlepszy raz można otworzyć 50k i przy obecnej cenie foderu to jest biznes. Tylko przydałbyś jakiś inform, coś takiego, ale jak najwięcej 84. 10 84, tylko tego chcę. Tylko tego chcę. Nie ma szans, żeby nie było 84. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Okej, okay, 7. 7 84 i 83. Okej, okay, to jest kobel, tak? No okej, okay, no okej. Okay. Włochy. PS. Sassuolo. Berardi. Okej, okay, 85. No i tak naprawdę, przy takiej ilości kontentu atrakcyjnego, dużo atrakcyjniejszego niż 2x84+, no to słuchajcie, to naprawdę, 83 nie mogę załować inaczej, nawet po 3000 monet chodzą 84, ponad 5000, wszystkie odczyty, więc pewnie po 6 jednej osobie schodzą, a informy osiągnęły zawrotną cenę 20 tysięcy monet i poniżej 20 to ciężko cokolwiek kupić, a pamiętajmy, że to SBC jeszcze będzie się odświeżać. Pojawiły się też pierwsze informacje na temat promocji, która nadchodzi. Tak naprawdę w piątek dostaniemy kompletnie też nowy event, nie spotkaliśmy się w przeszłości z takim eventem i ma nazywać się on Potrójne Zagrożenie, przekładając na język
Polski. No i podczas tego eventu mają być również karty Hero. Dodatkowa wersja eventowa kart Hero, tak jak mieliśmy z ikonami na przykład ostatnio Gattuso czy Runeya, będą również karty Hero. Jednak Ginola, którego tutaj widzicie, jest tylko i wyłącznie predykcją. Jeszcze nie wiemy, kto otrzyma te karty. A w kodzie gry nadal jest jeszcze jedna paczka, która zalega z wczoraj, czyli paczka zawierająca kartę RTTK lub kartę Pioniera. I tak naprawdę z obu drużyn RTTK i Pioniera zobaczymy, kiedy dodadzą do gry 84+. Wiadomo, pula jest ogromna, ale to jest kolejna rozbudowa w stylu taki, jak dostaliśmy wczoraj. No i w przeciekach pojawił się też oficjalny design karty z nadchodzącego eventu, czyli potrójnego zagrożenia. Autorów widzicie tutaj na dole pod kartą. No i karta na pierwszy rzut oka mocno przypomina kartę potencjalną Once to Watch. Zobaczymy, jak te karty będą działać i na jakiej zasadzie będzie działał ten event, bo na ten temat nie mamy zbytnio jeszcze informacji. Ale zaznaczam, to kojarzy mi się tylko kolorystycznie. Wcale to nie oznacza, że to będą jakieś karty dynamiczne, co nie zmienia faktu, że fajnie byłoby, gdyby EA tak postąpiło. No i kolejny przeciek, gdzie o godzinie 19 wychodzi nowa drużyna tygodnia i prawdopodobnie nawet na kartach złotych moglibyście odnotować niektórych wzrosty większe, jak na przykład karty Dembele, ponieważ on znajdzie się również w Team of the Week. Będziemy mieli Ter Stegena, będziemy mieli Upamecano, będziemy mieli Grimaldo, będziemy mieli Çalhanoğlu, tutaj Zaha, Doku, Dembele, no i inne nazwiska, które raczej jakoś bardzo nie będą wpływać na waszą grę. Natomiast tak wyglądają po prostu karty, które mają znaleźć się w drużynie tygodnia numer 8. No i za nami wtorek z Ligą Mistrzów, więc niektóre karty zawodników kwalifikują się już do ostatecznego upgrade'u i takim przykładem jest Haaland. Lewemu niestety nie wyszło, natomiast Haaland jako Manchester City zapewnili sobie matematyczny awans do kolejnej fazy, jeśli chodzi o fazę pucharową. Więc na dobrą sprawę Haaland będzie miał drugi upgrade, miał wcześniej za 2 wygrane spotkania, teraz już za awans. Kolejnym zawodnikiem, który również w to wszystko się wkręca, tak, De Paul będzie miał plus 1 za to, że spotkanie zostało wygrane, a Openda będzie miał plus 2 z 8-5 na 8-7, bo zarówno wygrali drugie spotkanie, jak i zapewnili sobie matematyczny awans. Te upgrade'y powinny być pewnie w nocy z piątku na sobotę, może z czwartku na piątek, zobaczymy, jak tego podejdą, ale chyba w piątek to ostatnio robili. Natomiast też jest taka sytuacja, że Openda, pomimo tego, że zapewnił sobie podwójny upgrade, za awans i za dwie wygrane, no to jego cena zbytnio się nie zmieniła, będzie to karta 87, patrząc jak kosztuje jego inform, nie wiem, jak musieliby to podkręcić. Oczywiście te karty RTTK często są bardzo nahypowane, a dzisiaj przed nami kolejne spotkania, gdzie na przykład o swój drugi upgrade zagra Modric. No i jedziemy dalej, dwie informacje od Food Sheriffa. Wiedzieliście doskonale, że Salah jest nominowany do gracza miesiąca Premier League i Food Sheriff ogłosił, że to właśnie on otrzyma tą nagrodę. Zobaczymy, jak będzie wyglądał. Jak będzie wyglądał w stosunku do karty Pioniera, która chodzi w okolicach miliona monet. Playstyle ma Technicala, a w przypadku Bellingama troszkę słabszy go u Player of the Month od właśnie karty Pioniera. No a tutaj Playstyle na karcie Player of the Month będzie oczywiście finezyjne strzały, więc raczej bardziej docelowy dla większości z Was. Natomiast to wiemy, że Salah nadchodzi prawdopodobnie na 99%, bo zwykle tak mamy, w ten piątek około godziny 12-13 w południe. Lecąc dalej, mamy też nominowanych do gracza miesiąca Ligi Francuskiej. No i mamy Gowina, mamy Emery'ego oraz zawodnika, który raczej tutaj jest największym kandydatem. Patrząc nawet na te statystyki, również grafika od Food Sheriffa, czyli Mbappé 3 gole, 1 asysta, Gowin 2 gole, no i Emery 1 gol i 1 asysta, więc raczej Kylian Mbappé również może stać Player of the Month, ale wiadomo, to SBC to będzie bardzo drogi. No i powiem Wam, że jestem w kompletnym szoku, jak są wysoko informy. Oczywiście takie wymagania, powtarzane po raz kolejny informy wymagane przy ilości informów, których nie macie tak w poprzednich edycjach, bo w nagrodach za Ligę Weekendową nie ma tych ifów, no musiały w ten sposób skutkować na rynek, że te karty schodzą po 20 tysięcy monet, a przy 16-16,5 wydawało się ostatnio, że to jest dużo, a tu znowu uderzyli w informy, jeszcze w czwartek to się odświeża, a na dobrą sprawę, jeśli nie macie niewymiennego informa, to musicie go kupić. Możecie oczywiście zrobić Pico Informa, ale Pico Informa kosztuje 46 tysięcy monet w chwili obecnej, czyli lepiej kupić sobie informa z rynku. Oczywiście tutaj macie jeszcze szansę, żeby coś dobrego trafić, PIK 1-3-82+, ale nie ma typowej rozbudowy, która mogłaby to ewentualnie zastąpić. Zobaczymy, jak tego będą podchodzić, ale informy w tej edycji, przynajmniej na chwilę obecną, wydają się typową żyłą złota. Dochodzi jeszcze jeden temat w chwili obecnej, bardzo też istotny, że poprzednie nawet Team of the Week i karty, które były informy warte w okolicach 19-18 tysięcy monet, które mogły być w jakimś stopniu grywalne, mogą stawać się coraz bardziej unikalne z tego powodu, że są wypalane, że znika ich dużo z rynku i tych kart może być naprawdę w pewnym momencie mało. Zobaczymy, jak taki na przykład Politano będzie wyglądał, który rośnie oczywiście przez to SBC, ale w pewnym momencie, jak rynek zanurkuje, ciekawe, jak on też będzie wyglądał. Ogólnie chodzi mi o to, że te ify mogą być mocno przepalane i zobaczymy, jaki będzie miało to ostatecznie na wpływ na ceny informów na rynku, ale ogólnie widzę, że Renard też bardzo ładnie odbija, mam po 50 tysięcy monet. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. 8-4, 8-3, informy 8-5, te segmenty wybijają w kosmos, a 8-8, 8-9, 9-0 są bardzo nisko na, wiadomo, na te możliwości, szczególnie w stosunku do niższych segmentów. Są jakieś tam wahania, ale na razie jakoś mocniej w to nie uderzyli. Dzięki wielkie za oglądanie.
widzimy się jak codziennie o 18 na Twitchu oraz jutro o 6 tutaj na materiale. Siema.